Magiczne prezenty. Dawno, dawno temu w małej wiosce wraz z matką mieszkał biedny wieśniak o imieniu Ron. Brakowało im pieniędzy, więc postanowił udać się do sąsiedniej wioski w poszukiwaniu pracy. Matka dała mu 3 kawałki chleba na lunch. Weź je proszę i bądź ostrożny. Pamiętaj, dbaj o siebie. Nie martw się, mamo. Wkrótce znajdę pracę i wtedy wszystkie nasze problemy się skończą. Ron spacerował godzinami po lesie. Nadszedł zmierzch. Był teraz zmęczony i głodny. Postanowił więc odpocząć w lesie. Znalazł ogromny dąb i usiadł na jego gałęzi, by chronić się przed zwierzętami. Ale nagle wyłoniły się przed nim 3 łabędzie. Gdy wylądowały na ziemi, zmieniły się w anioły. Ron patrzył zahipnotyzowany. Jeden z aniołów zobaczył go i wskazał na niego. Spójrz, człowiek! Człowiek nie powinien nas widzieć. Ale musi być naprawdę dobrym człowiekiem, inaczej nie zniósłby naszego światła. Co tu robisz w tym lesie, w samym środku nocy, człowieku? Opuściłem dom, by szukać pracy w sąsiedniej wiosce lub miasteczku. Jeśli musiałeś opuścić dom w poszukiwaniu pracy, musisz mieć ogromną potrzebę. Masz, weź to. Gdziekolwiek umieścisz tę gałąź, pojawi się dom. Ten dom będzie miał wszystko, czego mężczyzna może potrzebować. Łóżka do spania, ubrania w szafce, jedzenie na stole, pieniądze w sakwie. Cokolwiek. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Teraz musisz opuścić to miejsce. My, anioły, nie możemy za długo rozmawiać z ludźmi. Oczywiście. Z twoim prezentem wszędzie będzie mi już dobrze. Dziękuję. Tak też Ron opuścił to miejsce i poszedł do lasu. Nagle zapadła noc. Pojawiły się grzmoty, błyskawice zaczęło padać. Ron miał właśnie położyć gałąź na ziemi, gdy nagle usłyszał dźwięk. Ktoś się trzęsł. Ron poszedł w jego stronę i zobaczył, jak rodzina drży na deszczu. Co się stało? Dlaczego wszyscy stoicie w deszczu? Nasz dom został zniszczony przez piorun zeszłej nocy. A teraz nie mamy gdzie mieszkać. Jesteśmy biedni. Nie mamy pieniędzy na budowę nowego domu. Moje dzieci będą głodne. Potrzebują ich bardziej niż ja. Proszę, weźcie to. To rozwiąże wasze problemy. Dziękujemy. Jak kiedykolwiek będziemy mogli odwdzięczyć się za twoją dobroć? Po prostu pozwólcie mi zostać tu na noc. Wyruszę w drogę z samego rana. Możesz zostać tak długo, jak tylko chcesz. Ron z samego rana opuścił dom. Znów wyruszył w poszukiwaniu pracy. Szedł cały dzień przez las. Gdy zapadła noc, postanowił odpocząć. Tym razem znalazł małą jaskinię na zboczu wzgórza. Stwierdził, że zostanie w niej na noc. Gdy już miał zasnąć, dostrzegł na niebie to samo dziwne światło. Łabędzie wylądowały i znów zmieniły się w anioły. Jeden z aniołów znowu go dostrzegł. Ten sam człowiek, znowu. Czy ty nas śledzisz? Ale skąd ty się tutaj wziąłeś? Przecież wczoraj podarowaliśmy ci dom, więc dlaczego jesteś tutaj w lesie? O, nie mogłem zatrzymać magicznego domu dla siebie. Ron opowiedział wszystko aniołom o wydarzeniach z poprzedniej nocy. Więc jak widzicie, w dalszym ciągu zmierzam do wioski, szukając pracy. Cóż, to co zrobiłeś ostatniej nocy było miłe, a nawet głupie.
Nie możemy ci dać czegoś tak wspaniałego jak magiczny dom. Ale możemy ci podarować to. Talerz, który nigdy nie pozwoli ci głodować. Będzie produkował dowolne jedzenie dla dowolnej liczby osób. Weź to i tym razem trzymaj przy sobie. Nie oddawaj go. A teraz proszę opuść to miejsce. Bardzo wam dziękuję. A teraz już sobie stąd pójdę. Ron wszedł do lasu i wkrótce doszedł do małej wioski pośrodku. Nagle zobaczył starszego mężczyznę, idącego ze sporą wiązką trawy na głowie. Mężczyzna był tak stary i słaby, że tobołek o mało mu nie spadł. Ron pomógł mu. Wujku, w tym wieku nie powinieneś nosić tak ciężkich rzeczy. Pozwól, że ci pomogę. Mężczyzna zabrał Rona do domu w wiosce. Ron niósł wytrwale wiązkę trawy. Bardzo ci dziękuję, synu. Byłeś dla mnie ogromnym wsparciem. Wujku, dlaczego tak ciężko pracujesz? Nie masz kogoś, kto by ci pomógł? Moja żona i ja jesteśmy sami. Jeśli nie będę pracował, nie zarobię pieniędzy. Za co kupię chleb? Jest stary i słaby i potrafi jedynie ścinać trawę, ale teraz na starość przychodzi mu tu z trudem. Wygląda na to, że nie jadłaś od kilku dni. Nie dziwię się, że jesteś tak słaby. Weź to, wujku. Będzie produkować tyle jedzenia, ile będziesz potrzebował i chciał. Możesz najeść się do syta. Wtedy twoje siły powrócą. Ale on należy do ciebie. Nie mogę go wziąć. Potrzebujesz go bardziej niż ja. Jestem jeszcze młody i silny. Z łatwością znajdę pracę. Zatrzymaj go sobie. Tylko pozwól mi tu przenocować i zjedzmy wspólny posiłek. Tak więc Ron poprosił talerz o podanie im zupy, gulaszu oraz szarlotki. Cała trójka szczęśliwie spożywała posiłek. Następnego ranka stara kobieta zapakowała mu trochę jedzenia na drogę. Ron po raz kolejny wrócił do lasu. Szedł przez cały dzień, a w nocy znalazł małe zgłębienie w drzewie, wystarczająco duże, by mógł się w nim położyć. Gdy tylko się położył, zobaczył znowu to samo światło na niebie. Łabędzie wylądowały i zmieniły się w anioły. Ty! Znowu! A teraz co ty tu znowu robisz? Przecież daliśmy ci talerz produkujący jedzenie wczoraj. Proszę, powiedz, że znowu go nie oddałeś. Właściwie oddałem. Stare małżeństwo bardziej go potrzebowało. I tak Ron opowiedział im o starym małżeństwie, które wczoraj poznał. A teraz co mamy ci dać? W porządku. Nie musicie mi niczego dawać. Ale musimy, za każdym razem, gdy spotkamy człowieka, który wytrzyma nasze światło. Ale teraz to będzie nasz ostatni dar. Weź te buty. Przeniosą cię od razu tam, gdzie zechcesz. O, to będzie bardzo pomocne. Proszę, weź je i opuść to miejsce. Zatrzymaj ten prezent dla siebie. Dziękuję. Tak też Ron założył buty i zażyczył sobie znalezienie się w następnej wiosce. Niemal natychmiast widok lasu zmienił się w sam środek miasta. Ron zdecydował się spędzić noc w miasteczku. Gdy jadł w gospodzie, dołączył do niego inny podróżnik. Czy mógłbym do ciebie dołączyć? Nie ma sprawy, śmiało. Jestem John. Jak się nazywasz i skąd się tu wziąłeś? Jestem Ron. Przybyłem do tej wioski, żeby poszukać pracy, a ty? Ciężko pracowałem przez 5 lat z dala od domu i teraz nie mogę się doczekać, żeby wrócić. Zresztą, jak tylko zjem obiad, będę kontynuował swoją podróż. Podróżujesz w trakcie nocy? Nie wiesz, jak to jest tęsknić za domem, Ron. Mój syn już tak długo na mnie czeka. Gdyby nie ten deszcz i ciągłe burze, dotarłbym do domu 2 dni wcześniej. Wygląda na to, że dzisiaj znowu będzie padać. Nie dbam o to. I tak wracam do domu. Chodź ze mną. Załóż je.
Dlaczego? Te buty zabiorą cię do domu w mgnieniu oka. Mnie się nigdzie nie spieszy. Potrzebujesz ich bardziej niż ja. I tak oto John ubrał buty i natychmiast zniknął, przenosząc się do domu. Następnego ranka Ron wędrował po wiosce w poszukiwaniu pracy, ale jej nie znalazł. W nocy wrócił do gospody. Poszedł do swojego pokoju i gdy już miał zasnąć, znów zobaczył to samo dziwne światło, łabędzie i anioły. Definitywnie nas śledzisz. Nie, nie śledzę. Wygląda na to, że buty cię od razu tu przeniosły. Ale jeśli tak, to dlaczego dalej tu jesteś w gospodzie? Przecież możesz wrócić do domu i przenieść się w sekundę do pracy. Wcale już nie masz tych butów, prawda? Nie. Ron opowiedział im o podróżniku. Nie mamy już nic, żeby ci podarować. W porządku. Możemy sprawić, że zabierzemy jakąś rzecz, którą oddałeś i podarujemy ci ją z powrotem. Pomyśl, jeśli poprosisz o dom, już nigdy nie będziesz musiał pracować. Będziesz szczęśliwy razem z twoją mamą. Albo możemy zwrócić ci talerz. Wtedy ty i twoja mama będziecie mieli najsmaczniejsze jedzenie i nie będziesz musiał pracować tak ciężko. Albo buty, dzięki którym będziesz się szybko przemieszczał pomiędzy domem a pracą. Który z darów mamy ci zwrócić? Żaden z nich. Wszyscy ci ludzie potrzebują ich bardziej ode mnie. Jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem. Młody, silny, zdolny do pracy. Meh, jak sobie chcesz. Anioły zniknęły, a Ron położył się spać. Następnego ranka, gdy Ron się przebudzał. Obudź się, synku. Mamo, co ty tu robisz? Spójrz, co się stało, synku. A co to? Nasz dom nagle zamienił się w pałac. Jak? Nagle przyleciał łabędź, który wpadł przez okno i upuścił zawinięty liścik na kolana Rona. Ron otworzył go i przeczytał. Tylko cię sprawdzaliśmy, Ron. Tak, ci ludzie potrzebowali zdecydowanie bardziej tych prezentów niż ty. Potrzebują ich, ale ty również zasłużyłeś na nie, wykazując się swoją dobrocią i hojnością. Podpisane twoi przyjaciele, aniołowie. Tak oto Ron i jego matka żyli szczęśliwie w luksusie do końca swoich dni, ale nigdy nie zapomnieli, by być dobrymi. Dzielili się swoją fortuną ze wszystkimi dookoła.